podnosić głosy, jestem wydawana. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Rita Bytko. Część z Państwa mnie zna, bo mieliśmy okazję brać czynny, wspólny udział przy projekcie Drogi Integralnej Odnowy Człowieka w Rodzinę. I dzisiaj krótkie wspomnienie na rzecz tego, że w przyszłym projekcie, który już nie ze Słowacją, ale z Ukrainą chcemy zrealizować jakby w innym obszarze, na innym terenie, ale generalnie o podobnych planach, o podobnych założeniach. Oczywiście, tak jak Państwo pamiętacie, mieliśmy tutaj okazję rozmawiać z księdzem Reichelem, z księdzem Pienkowskim o tym projekcie, o założeniach, na ile ważne jest połączenie zarówno spraw duchowych, fizycznych, ponieważ chcąc jakby realizować w oparciu o dziedzictwo kulturowe różnego rodzaju działania, gdzie tak jak właśnie nawet przed chwilą Milon wspominał o tym, że trzeba jakby historię brać jako tą nauczycielkę, tak, w stosunku do tego, co możemy jeszcze nowego się nauczyć w życiu, czerpiąc z historii, to tak samo i w przypadku regeneracji duchowej czy psychicznej musimy też postawić na takie wartości, które nam pozwolą pójść dalej, bo nawet na wczorajszym jarmarku już różnego rodzaju głosy od niektórych z Państwa słyszałam, że warto postawić po prostu na tą wspólną rozmowę, wspólny dialog i przede wszystkim też po to, żeby wzajemnie siebie budować, dlatego że no często niejednokrotnie sytuacje życiowe nie są zbyt łatwe, żeby móc pójść dalej. Z najistotniejszych problemów, jakie myśmy wtedy stawiali, tak, czyli tak naprawdę małą ilość programów, które działają na rzecz tego, żeby nas wzmacniać, tak najogólniej. Dużo mamy problemów, dużo jest stygmatyzacji, dużo jest, czy mówi się też o tym, że jeżeli ktoś ma problemy psychiczne, czy generalnie niełatwo sobie radzi w życiu, no to wtedy często jest nie najlepiej postrzegany, z drugiej strony nie zawsze ma chęć czy odwagę do tego, żeby poprosić o pomoc. W związku z tym my w tym projekcie próbowaliśmy jakby nowych narzędzi do tego, żeby sprawdzić, na ile możemy z Państwem przedyskutować, sprawdzić, poprzebywać razem, tak? Nawet na przykładzie tego projektu, żeby usłyszeć od Państwa to, co jest dla Was najcenniejsze. I właśnie nowe podejście do zmiany, czyli ta droga integralnej odnowy człowieka, która polegała na tym, że Państwo zarówno tutaj po stronie polskiej, jak i po stronie słowackiej chodziliście z nami po 5 stacjach, to pokazało nam to, że faktycznie od niektórych z Państwa mieliśmy okazję usłyszeć tą informację zwrotną, czyli to, co faktycznie jakby leży niektórym na sercu. Nawet sam fakt tego, że tego typu projekty się sprawdzają też dlatego, że one są w ruchu, tak? Jeśli się na miejscu zwiedza się po pierwsze różne miejsca, po drugie poznaje się inne narody, poznaje się ludzi, po prostu się z nimi też przebywa i w zależności od wieku, naszych doświadczeń możemy po prostu wspólnie od siebie wiele czerpać. I tutaj, tak jak myśmy mieli takie hasło znajdź swoją drogę, to do tej pory nam ono towarzyszy i pewnie przy kolejnym też tak będzie, bo faktycznie to jest też tak, że dany projekt, on nie jakby rozwiązuje problemów wszystkich, tak? Bo to jest jasne, natomiast ta wspólna droga, czyli wspólne przebywanie w tych 5 stacjach, w ogóle ta sama wyprawa, która powoduje, że to są projekty międzynarodowe, czyli z jednego kraju do drugiego kraju, to też daje nam tą przestrzeń i okazję do tych rozmów, które później są kluczowe, bo tak jak myślę, że część z Państwa też pamięta, jednym z elementów była ankieta taka w ramach badań naukowych, którą mieliśmy okazję też przeprowadzić. Też nam pokazała, że musimy jakby postawić na zmianę form jakby pomocy, czy nawet takiego przebywania razem wzajemnego, tak? Żeby razem siebie bardziej słuchać i jakby znajdywać wspólne rozwiązania. Dlatego też dzisiaj mieliśmy dla Państwa taką propozycję, że o ile my tutaj krótko tylko przedstawiamy zarysy naszych projektów, to też chcemy właśnie tak jak Miron zaprosić po prostu do wspólnej rozmowy, bo to Państwo tak naprawdę dzięki temu, że braliście udział w tym projekcie, pokazaliście nam to, że niektóre z tych rozwiązań, niektóre z elementów projektu się sprawdziły i żeby to zrobić w kolejnym projekcie, nawet na rzecz tego, żeby wypracować może też poza jakby naszym pomysłem jakiś inny rodzaj aktywności, który na przykład Państwu by od
drogi integralnej odnowy człowieka, mamy też i aspekt kulturowy, zarówno też i edukacyjny, więc jakby z każdym z tych elementów można wtedy razem przedyskutować. Bo właśnie tutaj to są te filary, o których myśmy mówili, że w ramach drogi integralnej odnowy człowieka podejmujemy tylko trzy, czyli duchowość, psychikę i fizyczność, natomiast siedem filarów, które zakłada jakby cała koncepcja projektu, jest tymi elementami, o których chcemy rozmawiać, żeby wypracować nowe podejście. I ten szlak, bo to też jest szlak, o ile tak jak tutaj możemy rozmawiać o szlakach tak zwanych liniowych, ciągłych, czyli z jakiegoś kraju, z jakiegoś miasta do innego kraju, czy poprzez różne kraje gdzieś do punktu docelowego, to w tym projekcie głównie chodziło o to, że jesteśmy w jednym miejscu, w jednym mieście, na przykład w Polsce, i jechaliśmy też do Świdnika. I analogicznie chcemy teraz zrobić na Ukrainę, żeby właśnie z miasta Jarosławia rozpocząć na bazie tego wypracowanego modelu, który był wcześniej, podobny, analogiczny projekt, tylko że we Lwowie na Ukrainie. I też poprzez wskazanie pięciu miejsc, pięciu stacji przeprowadzić taki pierwszy szlak. W grupie docelowej mieliśmy zarówno osoby dorosłe, myśmy też zakładali turystów, u nas akurat było więcej mieszkańców zarówno jednego, jak i drugiego miasta. I też jakby podstawą było to, że znajdowały się osoby jakby różnych religii, że tak powiem, tak? Bo jednym na przykład z kościołów tutaj w Jarosławiu to był kościół grekokatolicki, czyli w naszej tutaj cerkwi. A tutaj na podsumowaniu właśnie to, że mieliśmy badania naukowe, to też właśnie pokazało nam, że musimy postawić na aspekt jakby ten duchowy, fizyczny. Przede wszystkim postawić na to, żeby rozmawiać z innymi osobami, żeby móc się wzajemnie od siebie uczyć i potem takie cudo mamy, które tutaj schodzi dzisiaj po sali, żeby miało lepszy świat, nie? Bo to tak naprawdę